Znajdujemy się na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. To jest to miejsce, które badamy już od kilku lat. Od trzech lat tak naprawdę staramy się znaleźć tutaj, na tym obszarze, miejsca, gdzie są szczątki naszych, tych pomordowanych przez Niemców, pomordowanych przez komunistów. Od kilku dni mamy zupełnie nowe miejsce na tym obszarze. Znajdujemy się w najdalszym terenie oddalonym od ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tutaj przy wieżyczce strażniczej ujawniliśmy kilkanaście jam grobowych. Kilka z nich zaczęliśmy eksplorować i mamy już w tej chwili szczątki co najmniej czterech osób. Niektóre z nich są posypane dużą ilością wapna. Co to oznacza? To oznacza, że na teraz nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że są to szczątki ofiar zbrodni niemieckich, ani też nie możemy powiedzieć, że są to szczątki ofiar zbrodni komunistycznych. Na to stwierdzenie przyjdzie czas. Musimy wszystkie te doły wyeksplorować, szczątki podjąć, postarać się odnaleźć artefakty, przedmioty, które mogą być przy ofiarach, które być może pozwolą nam na bliższe datowanie. Ale to, że znajdujemy się tutaj na terenie więzienia przy Rakowieckiej, to, że na głębokości pół metra odnajdujemy szereg, w którym są jamy grobowe, a tam szczątki ludzi. A pamiętamy, że jeszcze w latach 60. i 70. były tutaj ogródki warzywne, tak naprawdę, gdzie uprawiano warzywa i czynili to funkcjonariusze służby więziennej. No to pokazuje, że w tym miejscu zrobiono wyjątkowo dużo, żeby ślady po ofiarach zaginęły. Zostali zakopani za szpitalem więziennym, tuż przy murze. Szczątki zostały przysypane wapnem, potem jeszcze zrobiono sobie tam ogródki działkowe. Kolejny mroczny fragment naszej historii zostaje w tej chwili badany. Wierzę, że za niedługi czas będziemy mogli powiedzieć, do kogo te szczątki dzisiaj odnalezione należały. I to bardzo ważne, że wreszcie po tylu latach, po różnych problemach, które w tej pracy występują, możemy oto po raz kolejny ogłosić, że w Polsce, w centrum Polski, w centrum Warszawy, w więzieniu Rakowieckiej odnajdujemy szczątki zbrodni sprzed lat. Niech to będzie głos w dyskusji, czy takie prace trzeba robić, po co się je robi.